Cześć, to pomarańczowy kruk, sadzonkersi.pl, las, drzewa i szczęśliwe życie. Znajduję się w tej chwili w Łodzi. Przyjechałem do Łodzi w gości. No i tak się złożyło, że ChatGPT napisał wiersz o tym dębie. To jest dąb fabrykant, który ma 180 lat. No i w konkursie na europejskie drzewo roku 2023 roku zdobył pierwsze miejsce, wygrał z 15 innymi drzewami. Internauci oddali na niego 46 tysięcy głosów prawie. ChatGPT napisał wiersz, to ja go recytuję. Także uwaga, uwaga. W Łodzi, gdzie życie płynie spokojnie, stoi dąb, wspaniały jak królujący tronie. Dębem fabrykant go zowie każdy, bo piękny, majestatyczny w parku klepacza się wznosi. Otoczony zielenią, tajemniczym lasem, w sercu miasta jakby czas zatrzymał się w miejscu. Z koroną rozłosistą, wspaniale rozgałęziony. Europejskie drzewo roku 2023, dumny zaszczyt nieprzemijony. 180 lat historii, każdy rok przypomina, jak dąb świadczy o czasie z pokolenia na pokolenie. W jego gałęziach ukryte sekrety miasta. Jak archiwum wspomnień, każda z nich jest opowieścią warta. Pod niebem modrym korony w blasku słońca migocą. W dębie fabrykancie życie przesycone spokojem drzemie. Łódź z dumą otacza swe dziedzictwo przyrodnicze dębem, który w historii miasta zapisuje swoje piękno. Europejskie drzewo roku, nieśmiertelne świadectwo, dębem fabrykantem każdy dumny łodzianin jest. Niech trwa wiecznie, jak symbol siły i harmonii, w majestatycznym tańcu gałęzi, który mówi nam: pozostańmy razem, razem kwitnąć i rosnąć. To mówiłem ja, pomarańczowy kruk, a autorstwo ChatGPT, OpenAI. Cześć!